środę 23 marca w Pucharze Lubina podejmowaliśmy lubińską mafię. Na boisku pojawiło się 9 promili. Po pierwszej połowie przegrywaliśmy z lubińską mafią 4-2, jednak po krótkiej przerwie nie daliśmy najmniejszych szans naszym rywalom i wyszliśmy na prowadzenie 7-4. Los nie był dla nas łaskawy i w ostatnich 6 minutach nasi rywale zdołali doprowadzić do remisu.